dlaczego biorę udział w tym działaniu na rzecz innych niepełnosprawnych, ponieważ wierzę głęboko, że nie ma niepełnosprawności, że wszyscy ludzie są jednością, tylko w różnych wariantach, że każdy człowiek należy do mojej rodziny, a więc wobec każdego człowieka powinienem zachować się jak człowiek, jak jego najbliższy człowiek. A niepełnosprawność jest jakąś tam cechą, nie najistotniejszą w człowieczeństwie. I ona nie powinna tego człowieka ograniczać, ani zawężać jego mocy działania. Nawet jeżeli to jest działanie tylko umysłu, jeżeli ciało jest bez ruchu, to dalej ten człowiek ma tę samą wartość i może tak samo oddziaływać na innych ludzi. I to stanowi moc świata i dzięki temu świat jest nieśmiertelny.